Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Rośnie napięcie między Serbią a Kosowem. Napięcie, no można powiedzieć, na tle sporu o Tablice rejestracyjne, mówiłem o tym kilkukrotnie w podcaście geopolitycznym. Chodzi o to, chodzi o wymianę tablic rejestracyjnych samochodów mniejszości serbskiej, która zamieszkuje Kosowo. To jest przedmiotem sporu. Władze Kosowa chciałyby tutaj no, właściwie narzucić taką zasadę wzajemności, no ale wiadomo, że Serbia nie chce i patrząc z punktu widzenia swojej historii, no, nie może się dzisiaj zgodzić na jakiekolwiek Przyjęcia jakichkolwiek zasad, które sugerowałyby, że uznaje Republikę Kosowo jako niepodległe, niepodległe państwo. No przypomnę, że ta jednostronnie wypowiedziana deklaracja niepodległości w 2008 roku przez Kosowo nigdy nie została uznana przez, przez Serbię. No ta, te relacje są niezwykle trudne, niezwykle skomplikowane, a już zwłaszcza po bombardowaniach Jugosławii w 1999 roku przez Sojusz Północnoatlantycki. Osobna sprawa, że nawet nie wszystkie państwa NATO czy Unii Europejskiej uznają, uznają Kosowo. Ale jakby to jest osobna, osobna kwestia. Warto tutaj zwrócić uwagę na te napięcia, które pojawiły się w ostatnich dniach. No konkretnie w sobotę 10 grudnia prezydent Serbii Aleksandar Vucic zapowiedział, że... Zarząda od międzynarodowych sił pokojowych NATO, które działają na terenie Kosowa, zezwolenia na powrót do, do Kosowa tysiąca serbskich żołnierzy i policjantów no To wywołało bardzo szybką, negatywną reakcję części państw zachodnich, tutaj przede wszystkim przede wszystkim Holandia bardzo mocno, bardzo tak, stanowczo zareagowała, zagroziła, że tak naprawdę wprowadzi dla Serbów obowiązek wizowy, jeżeli, jeżeli Serbia będzie kontynuowała swoje roszczenia wobec Kosowa, a także, co, co bardzo ciekawe, nie zmieni swojej narracji wobec, wobec Rosji. No i tutaj warto też zauważyć, że prezydent Włócić powołał się na rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 1999 roku, zgodnie z którą podkreślano integralność terytorialną Jugosławii i przynależność Kosowa do Serbii. No Wtedy Kosowo zostało na mocy tego dokumentu oddane pod, pod kontrolę ONZ w, w celu, jak to określono, zagwarantowania znacznej autonomii. Natomiast no, wiemy, do czego to w konsekwencji tak naprawdę doprowadziło. Tak, 2008 rok, czyli, czyli ogłoszenie niepodległości przez, przez Kosowo. Serbia w, w grudniu 2009 roku złożyła wniosek o Akcesję do Unii Europejskiej, no i oczywiście ta cała sprawa Kosowa, także stosunki serbsko-rosyjskie są bardzo istotną kwestią, kwestią, dodajmy, sporną, jeśli chodzi o, o kwestię akcesji w Unii Europejskiej, natomiast tutaj rzeczywiście Holandia jest jednym z takich, z takich państw, które bardzo mocno sprzeciwia się w ogóle członkostwu, członkostwu Serbii w Unii. Natomiast jeżeli chodzi o te, o te tablice, no to trudno oczywiście tutaj spodziewać się, że Serbia będzie wydawała inne niż jakieś tymczasowe dokumenty wjazdowe, wyjazdowe dla, dla posiadaczy dokumentów kosowskich, no bo musiałaby tak naprawdę uznawać, uznawać te dokumenty Uznawać istnienie po prostu niepodległego państwa serbskiego w związku z tym, no, tak naprawdę Serbia cały czas nie zmieniła tej narracji, domaga się, aby te pojazdy wjeżdżające z Kosowa do Serbii y, miały wymieniane tablice na tymczasowe aby wszelkie symbole mm, Kosowa jako państwa były, były zakrywane no, to, jest, to jest spór, wydaje się, błahy tak naprawdę, bo dotyczy no, jakichś super istotnych spraw związanych z zasobami naturalnymi e, i tym podobnymi e, sprawami, no, ale dotyczy oczywiście bardzo takiej wrażliwej kwestii, symbolicznej kwestii, no powiedzielibyśmy takiej, takiej prestiżowej, więc to jest, to jest bardzo istotne. No i oczywiście w kontekście, w kontekście tego, tej zapowiedzi umieszczenia żołnierzy kosowskich na północy, żołnierzy serbskich na północy Kosowa, no tutaj mamy, mamy bardzo taką stanowczą reakcję Stanów Zjednoczonych. Tutaj przede wszystkim warto wymienić głos specjalnego wysłannika prezydenta Joe Bidena, Gabriela Escobara, wysłannika na Bałkany Zachodnie, który, który no zresztą dzisiaj, bo 14, 14 grudnia jest w Belgradzie i jeszcze przed spotkaniem z prezydentem Aleksandrem Wuciciem zapowiedział, że Waszyngton wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakiejkolwiek obecności wojsk państwa serbskiego na terenach północnego Kosowa. No widzimy, że tutaj tutaj zresztą też warto zwrócić uwagę na to, że serbskie władze chcą, zapowiedziały już no właśnie to, aby, aby zwrócić się do sojuszu, do sojuszu północnoatlantyckiego, aby dołączył tych serbskich żołnierzy do misji KFOR, bo to też jest bardzo istotna, istotna kwestia. I no, tutaj strona, strona serbska generalnie uważa, że odmowa przyjęcia tych serbskich służb porządkowych byłaby naruszeniem jakiej, no, tej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie statusu Kosowa. Widzimy, że te, to napięcie rośnie i to nie, rośnie nie od dzisiaj warto oczywiście zwrócić uwagę na szerszy kontekst geopolityczny, po pierwsze na reakcję Serbii, która, która w, w tym, na tym tle geopolitycznym, no a to tło geopolityczne jest oczywiste, czyli wojna na Ukrainie. Wcale nie była taka jednoznaczna ta reakcja Serbii. No z jednej strony, z jednej strony, oczywiście. Tradycyjnie dobre relacje rosyjsko-serbskie, spora, no spora część społeczeństwa serbskiego sympatyzuje z Rosją. Sprzeciw Rosji wobec interwencji NATO przeciwko Jugosławii w 1999 roku wspieranie idei integralności terytorialnej Serbii, no to wszystko powoduje, że, że rzeczywiście takie, takie nastroje bliższe Rosji występują i nastroje antynatowskie występują w Serbii. Natomiast no, faktem jest, że już po upadku. Rządów Slobodana Miloszewicza, po złożeniu deklaracji do tej, tej akcesji do Unii Europejskiej zdecydowanie no, ta polityka jest bardziej zbalansowana. Jest polityką, no można, trudno byłoby tutaj nazwać ją jakąś bardzo mocno wielowektorową, ale jest polityką utrzymywania, powiedziałbym, polityką dwutorową. Z jednej strony Chęci akcesji do Unii Europejskiej, z drugiej strony utrzymywania takich silnych, pozytywnych związków z Federacją Rosyjską i z Chińską Republiką Ludową. Także też warto pamiętać, że Serbia zagłosowała w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ za potępieniem inwazji rosyjskiej na, na, Ukrainie i, na Ukrainę i za zawieszeniem Rosji w Radzie Praw Człowieka. Natomiast no, media serbskie, czy w ogóle opinia publiczna generalnie, sympatyzuje, sympatyzuje z Rosją. Natomiast, natomiast, oczywiście, patrząc na całą układankę geopolityczną w tym, w tym regionie, no warto zauważyć, że potencjalny konflikt między Serbią a Kosowem, czy też Serbią a NATO, bo tego wykluczyć absolutnie nie możemy, byłby korzystny dzisiaj z punktu widzenia interesów Federacji Rosyjskiej. Tym bardziej, że oczywiście biorąc pod uwagę potencjał dzisiaj armii serbskiej, no starcie z NATO byłoby, byłoby katastrofalne dla tego państwa. Natomiast faktem jest, że Serbia, władze w Belgradzie byłyby w stanie bardzo mocno. Skomplikować sytuację strategiczną w regionie, bo teoretycznie, przynajmniej w teorii, władze w Belgradzie byłyby w stanie wobec, no, wobec NATO, czy w ogóle w regionie, otworzyć tak zwany drugi front. No, mam na myśli tutaj oczywiście Bośnię i Hercegowinę. Wiemy, że ta polityka prowadzona przez Milorada Dodika w Republice Serbskiej w ramach Bośni i Hercegowiny jest polityką no, taką niezwykle asertywną, że ujmę to najdelikatniej, jak, jak tylko potrafię. Liczne zresztą wizyty w Moskwie tego, tego polityka jasno wskazują, że szuka on również wsparcia szeroko pojętego międzynarodowego, i rzeczywiście taki, taki wariant, że dochodzi do konfliktu zbrojnego między Belgradem a Pristiną, i tutaj Kosowo otrzymuje wsparcie od NATO. No, mogłoby skłonić rzeczywiście władze w Belgradzie do tego, aby, aby tutaj wywrzeć presję na, na prezydencie Republiki Serbskiej w Bośni i Hercegowinie, tak aby tak naprawdę zburzyć całą architekturę bezpieczeństwa, która istnieje na Bałkanach Zachodnich. Po 1995 roku. Mam na myśli oczywiście porozumienia z Dayton, które no na jakiś czas powierzchownie w każdym razie przykryły te wszystkie bardzo istotne napięcia występujące między, między poszczególnymi narodami byłej, byłej Jugosławii. No, taka destabilizacja i Bośni i Hercegowiny, i w ogóle Bałkanów Zachodnich bardzo mocno uderzyłaby w Unię Europejską. Tu akurat warto zwrócić uwagę na to, że obecnie Urzędująca szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przywiązuje ogromną wagę do, do relacji z Bałkanami Zachodnimi, podobnie zresztą jak Olaf Scholz, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec. Wiemy doskonale, że, że była próba destabilizacji sytuacji w Czarnogórze, że sytuacja między Grecją a Macedonią, czy też Macedonią Północną wcale nie jest super unormowana. Wiemy zresztą także, co ciekawe, że niepodległości Kosowa, tak jak powiedziałem, nie Uznają wszystkie państwa zachodniej Europy, nie uznaje Hiszpania, ale także państwa. Członkowskie NATO i inne państwa członkowskie NATO jest już z bliżej, że tak powiem, bliżej regionu tego pomostu bałtycko-Czarnomorskiego, Rumunia na przykład jest tutaj dobrym przykładem, czy, czy Słowacja, to, to nie jest tak, że wszyscy dzisiaj uznają, uznają to państwo, nie uznaje, nie uznaje Grecja, nie uznaje Cypr, ale co bardzo ciekawe, niepodległości Kosowa dzisiaj nie uznaje także, także Ukraina. To jest. Istotne w, tym, w, tej, w, tej układance, w tej układance geopolitycznej. W związku z tym, rzeczywiście ten potencjał napięć geopolitycznych jest, jest bardzo duży na Bałkanach Zachodnich i takie otwarcie nowych frontów niewątpliwie byłoby bardzo korzystne dzisiaj dla Federacji Rosyjskiej, chociaż nie możemy zapominać o dużych wpływach na Bałkanach ze strony Republiki Tureckiej. I tutaj, jeśli chodzi o, o, o relacje chociażby prezydenta Recepa Erdoana z, z politykami Kosowa, no to wiemy, że. Że, 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 że były one bardzo, bardzo dobre, zresztą wiemy, że te, te wpływy tureckie są naprawdę bardzo, ale to bardzo duże, jeśli chodzi o Kosowo. No, zresztą prezydent Erdoğan tam naprawdę miał bardzo, bardzo sporo sentymentu tak naprawdę do, 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 do właśnie tego, jakby powiedzieli Serbowie, regionu Serbii, natomiast... Natomiast faktem jest, że bośniacy muzułmanie obok Albańczyków są ważnym sojusznikiem Turcji na Bałkanach i, i, i też trzeba to oczywiście mieć, mieć na uwadze także w, tych, w kontekście tej współpracy turecko-rosyjskiej. -turecko Dziękuję Państwu za uwagę.